I na wszystkich wystawach, które były organizowane w latach 70., 80. czy 90., tylko dorys był pokazywany. Natomiast ja po raz pierwszy pokazałem innych dokumentalistów, jakich? Stefan Kiełżmia z Lublina, lata 30., Stare Miasto w Lublinie fotografował. Józef Szymańczyk, który fotografował okolice Kosowa Polewskiego. Działał w dwóch stylach. Z jednej strony to jest fotografia dokumentalna, z drugiej strony fotografia ojczysta. Ale z premedytacją tutaj pokazałem tylko te fotografie pokazujące pole szuków w ich takich strojach, w jakich chodzili. Po raz pierwszy na wystawie, którą Polacy organizowali, pokazany został dokument z getta łódzkiego. Henryk Ross i Mendel Grossman. Te zdjęcia były znane, te zdjęcia były pokazywane w Łodzi, mniej więcej ja też pokazałem je w Łodzi w 2005 roku, ale tak naprawdę te zdjęcia odkryli Anglicy. To może się dziwne wydawać, już nie chcę opowiadać jak Anglicy. Anglicy te zdjęcia ujawnili w 2004 roku na festiwalu Warn. Ta wystawa po raz pierwszy była pokazana właśnie Henryka Rossa i teraz jest w Londynie wystawa, która nazywa się Fotografia Europejska XX wieku, aspekty dokumentu. I tam jest Ross pokazany i Witkacy. Jest 20 fotografów i to potwierdza jak gdyby wagę wartości Henryka Rossa. Są to naprawdę, w tamtym roku ta wystawa, która Warl była pokazywana, była również w Muzeum Sztuki w Łodzi. Mniej więcej sierpień, początek września. I to było jedyne miasto, gdzie to się nazywało Łódź Getto. Można w internecie znaleźć informacje i o tej wystawie. Po raz pierwszy pokazałem też na wystawie takiej międzynarodowej zdjęcia Julii Pirot. Tutaj Ross umarł w Izraelu w 1990 roku. Szymańczyk umarł w Łodzi w 2003 roku. Kiełżmia umarł w Lublinie w 1987 roku. Dorys umarł w Warszawie w 1990 roku. Julia Pirot, to są zdjęcia, jak mówię, po raz pierwszy pokazane na wystawie organizowanej przez kuratora polskiego. To są zdjęcia jej z II wojny światowej z Marsylii, pokazujące getto w Marsylii. Julia Pirot. Jest dobry zbiór jej zdjęć. Ona sama pokazywała na konfrontacjach fotograficznych Warn, ale to na takim, prywatnym chyba pokazie w 1981 roku. I jeszcze pokazałem zdjęcia po raz pierwszy na wystawie takiej międzynarodowej, jeżeli chodzi o dokument, Feliksa Łukowskiego, którego odkrył Jerzy Lewczyński w 1986 roku. W jaki sposób odkrył? Lewczyński, zasłużony członek SPAF-u, wielokrotnie przewodniczący Rady Artystycznej, zaczynał fotografię około uczyć, czy posługiwać się aparatem fotograficznym około roku 1940 w okolicach Tomaszowa Lubelskiego właśnie u Feliksa Łukowskiego. I w Muzeum Zamojskim w Zamościu są negatywy Feliksa Łukowskiego. Ja namówiłem Jerzego Lewczyńskiego, żeby podarował około 11 prac Łukowskiego do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi. Tutaj zobaczymy jedno albo dwie zdjęcia Feliksa Łukowskiego, ale są to dla mnie zdjęcia kapitalne, które mogą mieć znaczenie międzynarodowe. Tylko powiem dlaczego. On fotografował w takiej małej miejscowości Siemnice II wojnę światową, ale fotografował zarówno partyzantów, czyli AK, do tej partyzantki należał na przykład Lewczyński, fotografował Niemców, Niemcy bardzo chętnie u Felka Łukowskiego się fotografowali,
fotografował żołnierzy rumuńskich, fotografował Niemki, które też chętnie, na przykład Niemka w stroju kąpielowym i fotografował, to jest bardzo ważne, różne oblicza śmierci. Bo to jest typowe dla II wojny światowej. Także zdjęcia w tamtym roku Muzeum w Zamościu wydało album Łukowskiego. Te prace nie są dobrze reprodukowane, ale to już jest no, pierwszy krok i teraz była też we wrześniu premiera nowego filmu, gdzie między innymi Łukowski jest jednym z głównych bohaterów tego filmu. Adam Kulik z telewizji lubelskiej taki film nakręcił po raz drugi już, bo taki jeden film nakręcił w 1994 roku. I to jest odkrycie moim zdaniem tej wystawy, że ja i kurator z Japonii ujawniliśmy bardzo istotną, nową część dla fotografii polskiej. Dokument lat 30. i II wojny światowej. I potem ta wystawa ma taką przerwę. Zaczyna się następny dział, to jest 1945 do mniej więcej 55-56 roku. I tam są pokazane zdjęcia właśnie Jana Buchaka, Jerzego Strumińskiego, Jerzego Szymańczyka, przedstawiające realizm socjalistyczny. Jak całe środowisko, nie tylko fotografów, ale oczywiście literaci, filmowcy, malarze, wszyscy przeszli na, zaczęli tworzyć w konwencji realizmu socjalistycznego. I tutaj drugie zdjęcie Buchaka, odbudowa Warszawy. Po 56 roku, aha, i w opozycji do realizmu socjalistycznego są zdjęcia Zbigniewa Dubaka. Tutaj się pojawia bardzo ważne nazwisko Zbigniewa Dubaka, który fotografię awangardową uprawiał mniej więcej do około 2000 roku, prawie aż do śmierci. Potem jeszcze pokazaliśmy zdjęcie Fortunaty Obrąparskiej, i potem pracę po odwilży, po 56 roku do początku lat 60. Pokazaliśmy prace fotograficzne bardzo znanego grafika, może najbardziej znanego polskiego grafika XX wieku, Romana Ciślewicza. On tworzył również fotomontaże, on również podobnie jak Podsadecki sam nie fotografował, ale posługiwał się zdjęciami, które kleił. To były ilustracje do sklepów cynamonowych Bruno Schulza. Takich prac jest kilka, 1962 roku. Potem zostali zaprezentowani przedstawiciele Grupy Krakowskiej. Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, potem Jerzy Lewczyński. Na tym się urywa. Potem jest fotografia lat 60. Przedstawiciele grupy 061 Józef Robakowski, potem jest wejście w konceptualizm polski między innymi Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Zdzisław Jurkiewicz, tutaj tylko niektóre nazwiska wymieniam, Wojciech Bruszewski, potem lata 80. Lata 80. zaczynały się zdjęciami pokazującymi strajki w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. To były zdjęcia Bogusława Biegańskiego i Witolda Górki. To był bardzo ważny akcent. Te zdjęcia zostały wyróżnione, no bo od tego zaczęła się rewolucja. I tutaj troszeczkę chronologia została zaburzona, bo w tej samej sali pokazane zostały wczesne zdjęcia Andrzeja Wajdy. Tylko Muzeum Sztuki w Łodzi ma studenckie prace Andrzeja Wajdy, wykonywane w 1950 roku, ale nie są to zdjęcia socrealistyczne. To są zdjęcia takie, gdzie lekturą był egzystencjalizm literacki i jakiś film francuski, trudno powiedzieć jaki. Wajda w swoich takich wspomnieniach opowiada,
że ówczesny rektor Jerzy Teplic przywiózł na taśmach, nie wiem, na jakichś celuloidowych czy jakichś innych, filmy awangardy francuskiej z okresu międzywojennego i to była jedyna dla niego poznawcza rzecz, edukacja w szkole filmowej. Bo tak mówił, nic tam ciekawego go nie spotkało. No bo to był realizm socjalistyczny. Także tutaj studenci no, byli przymuszani do robienia nie tego, co chcą. Także tutaj specjalnie zdjęcia Wajdy zostały pokazane, dlatego jeszcze z takiego powodu, bo to jest najbardziej znane nazwisko z kultury czy sztuki polskiej w Japonii. Wajda, to jest najbardziej. On i drugi to jest Fryderyk Chopin. To są dwa nazwiska, które znają Japończycy i bardzo dobrze znają jego filmy. Bo na przykład myślą, że Kieślowski był Francuzem, bo znają takie filmy, ale no nie ma co się bardzo dziwić takiej postawie. I teraz lata 80. Co było pokazane w latach 80. i 90. Zygmunt Rytka, Leszek Golec, Mikołaj Smoczyński, Grzegorz Przyborek, Krzysztof Pruszkowski. Bardzo mocno była, to jest ten nurt awangardowy, można by powiedzieć, albo modernistyczny. Ale mocno też była zaakcentowana fotografia dokumentalna tego czasu. Najwięcej zdjęć, bo aż 7 na tej wystawie miała Zofia Rydet. Także specjalnie tutaj została uhonorowana. Był pokazany Adam Bujak z dokumentu, jego zdjęcia z połowy lat 60. pokazujące życie kamedułów na Bielanach pod Krakowem. Bardzo ważny cykl, który no, ujawniał, że fotografia może również pokazywać autentyczne życie religijne. Ten taki nurt dokumentalny pokazywano również zdjęcia Tomasza Tomaszewskiego z wystawy Ostatni współczesni Żydzi polscy, Anna Bogdziewicz, która realizowała w latach 80. 90. fotodziennik i to była dokumentacja wydarzeń politycznych i jej prywatnego życia. Były pokazane też zdjęcia Krzysztofa Gierałtowskiego, być może najważniejszego portrecisty polskiego po II wojnie światowej. Nurt taki przypominający fotografię amerykańską lat 70. i 80. prezentował Janusz Leśniak, Marek Gardulski. Pokazane też były fotografie inscenizowane czy preparowane Wojciecha Prażmowskiego. Oddzielnie był pokazany Tomasz Sikora i to były jedyne na tej wystawie zdjęcia reklamowe. To jest taki jego cykl z 79 roku Alicja w Krainie Czarów. On sobie zainscenizował ze swoimi znajomymi ilustracje do książki znanej Lewisa Karola jako zdjęcia reklamowe. I myślę, że nie ma już takiego rozróżnienia, które jeszcze było do niedawna, że fotografia reklamowa jest czymś gorszym. Z dzisiejszego punktu widzenia, jeżeli w fotografii reklamowej ktoś zawarł nowe idee, albo uzyskał nową formę, to również może być w kontekście dokumentu, czy na równi z dokumentem, czy na równi z fotografią inscenizowaną pokazywane. I lata 90. i fotografie ostatnich lat. Na tej wystawie widzieliśmy zdjęcia Krzysztofa Cichosza, który wynalazł taką własną technikę, na początku fotograficzną, teraz opierającą się o wydruki komputerowe i pokażę tutaj, nie będę mówił. Potem była prezentowana fotografia elementarna, która przerodziła się w tak zwaną szkołę jeleniogórską. Andrzej Jerzy Lek, Bogdan Konopka, Ewa Andrzejewska,
i kontynuujący tę ideę Ireneusz Zjeżdżanka. To jest taki nurt dokumentu. Oddzielnie pokazane zostały piktorialne prace, bo tak należy na nie patrzeć, Stanisława Wosia, który z jednej strony odwołuje się do malarstwa abstrakcyjnego Marka Rotko, Stanisława Fijałkowskiego, ale również odwołuje się do idei fotografii ojczystej Jana Buchaka, chociaż ona jest w tle niejako. Chodzi mu o piękno wizualne. Obok siebie był pokazany feminizm Zofii Kulik, taka praca jej płatki, i obok Zofii Kulik była praca Łodzi Kaliskiej. Tutaj pokażę film Łodzi Kaliskiej, że ta praca też będzie widoczna. I na samym końcu były trzy najmłodsze autorki tej wystawy. Dwie po ASP w Gdańsku, Joanna Zastróżna, rocznik 71, Patrycja Orzechowska, rocznik 74 i na końcu wystawy Barbara Sokołowska. To były prace w kolorze Zastróżnej, Orzechowskiej, Sokołowskiej i inspiracją dla Orzechowskiej i Sokołowskiej był film. Te prace narodziły się z inspiracji filmowych. Jeżeli chodzi o Sokołowską, to inspiracją były filmy Andrzeja Tarkowskiego. Jeżeli chodzi o Orzechowską, to film eksperymentalny i awangardowy okresu międzywojennego. Tutaj wspomniany Pies andaluzyjski, czy Metropolis Fritza Langa. To tak ta wystawa wyglądała. I obok tego w niezależnych salach non-stop były prezentowane filmy Stefana Temersona, fragmenty filmu Kazimierza Podsadeckiego, bo tylko fragmenty tego filmu zostały, i z lat 70. były filmy pokazywane Wojciecha Bruszewskiego, Józefa Robakowskiego, z lat 90. między innymi filmy Łodzi Kaliskiej, Andrzeja Dudka Dillera, Marka Zygmunta, Marka Rogulskiego. Tam jeszcze kilku innych twórców było, ale to w katalogu jest to wymienione. I teraz zobaczymy sobie, jak wygląda dokumentacja wystawy. To jest plakat zapraszający do wystawy, fotografował kolumnę, a na kolumnie były widoczne takie impresjonistyczne cienie drzewa i praca Buchaka z lat 30. na samym końcu. To akurat jest chronologia zaburzona, ale niech już tak zostanie, chociaż tak, aha, no trudno. Tutaj mamy pracę Wojciecha Prażmowskiego, portret wewnętrzny. Dwie prace Marka Gardulskiego, który sięga do piktorializmu swojego dziadka, czyli do Bolesława Gardulskiego. Tutaj widzimy pracę Krzysztofa Gierałtowskiego przez portret oczywiście Władysława Lema. Ogólny widok na tą pierwszą salę, tutaj te pierwsze zdjęcia Jana Buchaka z prawej strony były widoczne tutaj, w opozycji niejako do Buchaka, awangarda okresu międzywojennego, tutaj fotomontaż sztuki Dymy nad miastem. I idąc dalej, tutaj widzieliśmy lata, dokument lat 30., ale nie ma sensu omawiać. To jest sala prezentująca wideo, czyli z każdy i film eksperymentalny z widzów mógł sobie siąść i oglądać non-stop. Co się z wideo podobały? Był pokazywany film Zbigniewa Libery, Obrzędy intymne z 1984 roku. Młodym ludziom się ten film podobał, natomiast niektórzy byli zbulwersowani. Tu jest właśnie ekran telewizora
z nazwiskiem Libera, obok niego ekran z telewizorem i film Józefa Robakowskiego, który miał całą antologię swoich filmów. Tutaj widzimy ujęcie na pracę Jerzego Lewczyńskiego. To jest praca Ukrzyżowanie, która zaistniała w fotografii, jest reprodukowana w fotografii w 1956 roku, fotografowany cień na murze. Tu jest praca tryptyk, negatyw znaleziony na strychu. Na podstawie tego wykonał Lewczyński inną pracę. To jest praca Nieznany, też taka bardzo słynna fotografia Lewczyńskiego z przedstawieniem człowieka, który zasłania sobie twarz łopatą. Tutaj widzimy miniatury Marka Piaseckiego. To są właśnie fotomontaże Romana Cieślewicza. I na samym końcu pracę Andrzeja Pawłowskiego, który należał do grupy krakowskiej. Robił też takie eksperymenty filmowe, które bardzo podobały się Tadeuszowi Kantorowi. Przed Lewczyńskim wisiały prace Zbigniewa Dłubaka. W przypadku Lewczyńskiego bardzo istotna jest idea archeologii fotografii. O co chodziło? Lewczyński od lat, od 68 roku posługuje się znalezionymi zdjęciami, znalezionymi negatywami, mało tego, amatorskimi, zniszczonymi i z jednej strony próbuje dotrzeć do sensu ideowego tych prac, a z drugiej strony układa z nich dyptyki, tryptyki, zmienia ich kontekst, nadaje im nowych wartości. Okazało się, że od lat 60. w takiej materii na całym świecie pracowało kilku fotografów, ale tylko Lewczyński w 79 roku skonstruował z tego program, który nazwał Archeologia Fotografii. I może się okazać tak, że najważniejszym takim fotografem, który pracuje w materii zdjęć amatorskich, znalezionych, porzuconych, jest właśnie Jerzy Lewczyński na całym świecie. Na przykład jest takie bardzo dobre pismo Imago, które wychodzi po angielsku w Bratysławie i przedostatni numer tego pisma zaczyna się właśnie, jest to pismo międzynarodowe, jest o fotografii rosyjskiej. To jest fotografia Europy Środkowo-Wschodniej. Ale właśnie przedostatni numer z tego roku, głównym akcentem w tym numerze jest Jerzy Lewczyński i archeologia fotografii. Ja w 2005 roku wraz z kilkoma osobami przygotowaliśmy taką monografię Jerzego Lewczyńskiego. Ona w Empikach jest do kupienia i jest wystawa. W tym momencie ta wystawa, tylko w wersji takiej zmniejszonej jest w Krakowie w Muzeum Historii i Fotografii. Także można zobaczyć pracę Jerzego Lewczyńskiego od 1941 roku do chwili obecnej. Jedynym artystą, którego prace wideo, filmy eksperymentalne w kontekście fotografii bezpośrednio na wystawie były pokazane, to były prace Wojciecha Gruszewskiego. Tutaj mamy taką jego pracę z 76 roku, Pudełko zapale. Ta praca udowadnia, że inny jest zapis dźwięku na taśmie filmowej i inny jest zapis ruchu. I po iluśkrotnym powtórzeniu dźwięku i samego ruchu uderzenia pudełka zapałek przesunie się dźwięk z obrazem. To były prace, które nazywamy kinem strukturalnym, filmem analitycznym. To była grupa warsztat formy filmowej. Ta grupa miała duże sukcesy międzynarodowe. W 1977 roku była prezentowana na Dokumenta w Kassel. Bruszewski, Robakowski, Ryszard Waśko.
Nigdy już potem nie było tak, że na dokumenta w Kassel trzech polskich artystów zaproszono. Najczęściej jest jeden, albo na ostatnich dokumentach w Kassel nikogo nie było z polskich artystów. Także to są ważne prace. I tutaj jest praca Bruszewskiego fotograficzna, która nazywa się Fotografia dźwięku. Przeniesienie zapisu z taśmy filmowej, zapisu dźwiękowego na materiał fotograficzny, który liczy, to jest tam 1/9 chyba sekundy dźwięku na, przeniesiona na papier fotograficzny. Tutaj w tle widzimy pracę Natalii LL, która przyniosła do Polski ideę sztuki feministycznej. Nie tylko ona, tylko że ona pozostała temu wierna i ta praca, którą tutaj widzimy, sztuka konsumpcyjna z 1900